Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj grę Monopoly zainspirowaną konikami My Little Pony. Trafiły one wprost do gry i zobaczcie na same pionki. To jest chyba najcudowniejsza rzecz. Pięknie wykonane postacie, które poruszają się po planszy. Mamy Applejack, mamy Fluttershy, mamy Rarity i Pinkie Pie, więc którąś z przyjaciółek można się stać i rozegrać tutaj grę pełną ekonomicznych strategii. Mamy, słuchajcie, planszę, klasyczną planszę do Monopoly, ale w tym wypadku możemy kupić poszczególne koniki, nie dobra, nie hotele, nie firmy, tylko właśnie magiczne koniki. Mamy też księgę klejnotów harmonii. To jest takie pudełko, w którym stając na tej planszy możemy znaleźć różne pieniądze. Mamy też przygody znaczkowej ligi. To są karty, które zmuszają nas do wykonania danego zadania. Jeżeli je zrealizujemy, to zyskujemy banknoty, musimy oddać. No jakby jest tu wiele, wiele różnych zadań, przenieść się na przykład na inne pole. Najpiękniejszą rzeczą w tej grze ekonomicznej i biznesowej jest waluta. Nie są to dolary ani złotówki, tylko są to serca i takie jednosercowe banknoty służą do kupienia danego konika. Rzucamy kostką, klasycznie jak w każdym Monopoly. Przesuwamy się na dane pole. Jeżeli staniemy na danej postaci i stać nas, mamy na przykład trzy serca i możemy kupić danego konika, to go kupujemy. No i analogicznie, jak w każdej innej grze, jeżeli ktoś potem stanie na wykupionego przez nas konika, będzie musiał tą wielkość, za którą go kupiliśmy, opłacić. Tam w wariancie dla starszych dzieci jest tak, że jeżeli mamy dwa koniki z danej serii, to sumę wartości tych koników będziemy musieli zyskać. Co mi się bardzo podoba i co ułatwia, myślę, grę młodym graczom, to jest to, że są takie tęcze. Dana tęcza jest przypisana do danej postaci. Jeżeli na przykład Pinkie Pie, która stanęła tutaj na tym polu, będzie chciała kupić tą postać i to zrobi, postawi tu swoją tęczę. To ułatwia, myślę, małym dzieciom zapamiętanie, które pole należą do nich i jakby co jest ich własnością i przypominają sobie, że rzeczywiście muszą tutaj zainkasować opłatę za wtargnięcie na dane pole. Oczywiście mamy darmowy parking, mamy wycieczkę do więzienia i mamy start, to są takie klasyczne elementy tej gry, ale myślę, że ta bajkowa gra pozwoli maluchom na uczenie się różnych strategii, patentów, wymieniania się, współpracy i będzie bardzo, bardzo przyjemna. Mogą w nią grać już maluchy, gra jest od 5 roku życia, ale myślę, że i sprytniejsze 4-latki bardzo chętnie w nią zagrają, a ja Wam życzę dużo dobrej zabawy.